Witajcie, zapraszam Was na unboxing Fruit Deliver Van typ 170V od firmy Mini Art o symbolu 38044. Jest to autko, czyli van przeznaczony do transportu owoców, jak na opakowaniu widać. Otrzymujemy od producenta niezwykle barwną instrukcję, co rzadko się zdarza tak naprawdę, jedynie w Mini Art. Na samym początku otrzymujemy pierwsze tak naprawdę jedną z kilku wersji, gdzie możemy sobie dowolnie pomalować. Następnie otrzymujemy w instrukcji wykaz elementów potrzebnych do złożenia. Instrukcja jest przejrzysta, fajnie, bo jest bardzo w 3D tak naprawdę zrobiona. Jest czytelna. Model sam jest przeznaczony do bardziej zaawansowanych, dla bardziej zaawansowanych osób, z racji tego, że zawiera bardzo dużo drobnych detali tak naprawdę. Mamy możliwość tak naprawdę odtworzenia maski silnika i prezentacji wnętrza wraz z uchyleniem drzwi, czy też otworzenie klapy, gdzie będziemy przechowywać na przykład skrzynki z warzywami, owocami. Tu w tym przypadku są to warzywa. Następnie mamy wykaz farb i kolejny, jeden z kilku wariantów kalkomanii wraz ze schematem malowania. Mamy również na instrukcji parę takich straganów dedykowanych, gdzie można sobie dokupić właśnie do tego kompletu. W pudełku otrzymujemy taką fajną kopertkę z logo. W niej znajdują się elementy fototrawione. One są zabezpieczone taką fajną folijką, coś jak stretch. Następnie otrzymujemy kalki wraz z elementami przezroczystymi. Są to szkła reflektorów i wszelkiego typu okna. Kolejna ramka. Jedna z pierwszych ramek oznaczona literką B. Tutaj znajdziemy drzwi, wnętrze kabiny, blok silnika. Tak jak widać, w zasadzie mogę pokazać paznokieć, czyli blok silnika jest bardzo mały. Jakieś tutaj sprężyny, wahacze. Kolejna ramka, jest to już sam model w zasadzie. Całe nadwozie, tu mamy dach, boki. Następnie kilka ramek, trzy ramki otrzymujemy, czyli skrzynki na warzywa, owoce. Tyle samo ramek z imitacją warzyw, owoców. Ta ramka to też są jakieś owoce, warzywa, tylko że już są też luzem. Kolejna ramka z nadwoziem. Można zrobić chyba w dwóch wariantach nawet. Kolejne dwie ramki są powielone. To są opony, które składają się z kilku części tak naprawdę. Siedzenia. Ostatnia ramka to opony i tarcze, nie,
bębny hamulcowe. To by było na tyle i zapraszam do kolejnych materiałów.